Byłem wtedy jeszcze młodym czeladnikiem. Jak wy, kochane chłopaki. I robota paliła mi się w rękach. Majster Kalina, świeć panie nad jego duszą, nieraz mawiał, że pierwszy po nim obejmę mistrzostwo i przed innymi nazywał mnie chlubą cechu. Jakoż nogi miałem silne i zapierałem się łokciami w kominie jak mało kto. W trzecim roku służby dostałem do pomocy dwóch kominiarczyków i zostałem instruktorem młodszych kolegów. A było nas razem z majstrem siedmiu. Prócz mnie trzymał Kalina dwóch innych czeladników i trzech chłopców do podręcznej posługi. Dobrze nam było ze sobą. Bywało, w święta i w niedzielę zeszła się brać u majstra na pogawędkę przy piwie lub zimą przy ciepłej herbacie pod kominkiem. Naśpiewała, naplotkowała nowin dosyta, że wieczór zlatywał niby ta kula spuszczana ze szczotką w gardziel spadów piecowych. Kalina. Człowiek był piśmienny, rozumny, dużo świata zwiedził. Nie z jednego, jak to mówią, komina wygartywał. Filozof był trochę. Książki lubił okrutnie. Nawet gazetę podobno kominiarską chciał wydać. Lecz w rzeczach wiary nie mędrkował. Owszem, szczególnie miał nabożeństwo do świętego Floriana, naszego patrona. Po majstrze najwięcej przylgnąłem do młodego czeladnika, Józka Biedronia. Chłopaka szczerego jak złoto, którego polubiłem za serce dobre i proste jak u dziecka. Niedługo miałem cieszyć się jego przyjaźnią. Drugi z kolei towarzysz, Osmułka, trochę melancholik, trzymał się zwykle na uboczu i unikał zabawy. Lecz pracownik był z niego zawołany, w robocie sumienny i dziwnie zaciekły. Kalina cenił go sobie wielce i ciągnął do ludzi. Lubo bez widocznego skutku. Za to chętnie przysiadywał Osmułka na wieczorach u majstra i z ciemnego kąta z zajęciem przysłuchiwał się opowieściom majstra, którym dawał wiarę zupełną. A nikt tak nie umiał opowiadać jak nasz stary. Jak z worka sypał gawędami, jedną ciekawszą od drugiej. Kończył tę, zaczynał nową, wplatywał trzecią i dalsze bez końca. A w każdej dopatrzeć się można było jakiejś myśli głęboko pod spodem przytajonej, z wierzchu dla niepoznaki gęstwą słów przykrytej. Lecz człowiek był wtedy jeszcze młody i głupi i brał z opowieści owych tylko to, co bawiło, dla oka błyskotką. Jeden może Osmułka patrzył bystrzej i wnikał w sedno bajek majstrowych. Bo bajdami nazywaliśmy między sobą po cichu opowiadania Kaliny. Zajmujące były, czasem straszne, aż mrowie przechodziło włosy i dębem stawały na głowie. Lecz mimo wszystko baśnie tylko i bajady. Ale życie pouczyło nas wkrótce o nich trochę inaczej. Pewnego razu, gdzieś w środku lata, zabrakło nam podczas wieczornej pogawędy jednego towarzysza. Osmułka nie zjawił się w swym ciemnym kącie za kredensem. Pewnie gdzieś się zawieruszył między dziewczętami, żartował Biedroń, choć wiedział, że kolega do niewiast niespory i mało przedsiębiorczy. Pleciesz, odpowiedział mu Kalina. Powiedz raczej, że go melancholia dławi i w domu jak niedźwiedź w ostępie siedzi i łapie się. Wieczór przeszedł smutno jakoś i ospale, bo bez najgorliwszego ze słuchaczy. Nazajutrz rano zaniepokoiliśmy się nie na żarty, gdy Osmułka nie zjawił się do służby około godziny 10:00. W przekonaniu, że czeladnik zachorował, poszedł majster odwiedzić go, lecz w domu zastał tylko jego matkę, staruszkę stroskaną bardzo nieobecnością syna. Osmułka, jak wyszedł na miasto dnia poprzedniego nad ranem, tak dotąd do domu nie wrócił. Kalina postanowił przedsięwziąć poszukiwania na własną rękę. Osmułka, ponura pałka, Bóg raczy wiedzieć, co nabroił. Może teraz gdzieś się ukrywa. Lecz szukał nadaremno do południa. Wreszcie przypomniawszy sobie, że czeladnik miał dnia poprzedniego oczyścić komin w starym browarze za miastem, zwrócił się tam po objaśnienia. Jakoż odpowiedziano mu, że istotnie wczoraj rano był jakiś czeladnik w browarze i czyścił komin, lecz po zapłatę się nie zgłosił. O której godzinie skończył robotę? Zapytał Kalina jakiegoś siwego jak gołąb starca, którego spotkał na progu jednej z browarowych przybudówek. Nie wiem, panie majstrze. Odszedł tak niespodziewanie, żeśmy nawet nie widzieli, kiedy wracał. Musiało mu się znać bardzo śpieszyć, bo nawet nie zaglądał do nas po wynagrodzenie. Jak to mówią, szczezł jak kamfora. Mruknął w zamyśleniu Kalina. Dziwak jak zwykle. Ale czy aby dobrze wyczyścił?
Jak tam teraz z kominem? Czy dobrze ciągnie? Podobno nie bardzo. Synowa skarżyła się znowu dziś rano, że okropnie dymi. Jeżeli do jutra to się nie zmieni na lepsze, poprosimy o wyczyszczenie powtórne. Zrobi się. Odciął krótko majster. Zły, że tu niezadowoleni z jego czeladnika i zmartwiony okrutnie brakiem dokładniejszych o nim wiadomości. Tegoż wieczora zasiedliśmy smutni do wspólnej wieczerzy i rozeszliśmy się wcześnie do domów. Nazajutrz to samo. O Smułce ani słuchu, ani dychu. Przepadł jak kamień w wodzie. Po południu przysłali jakiegoś chłopca z browaru z prośbą, by komin wyczyścić, bo glancuje jak diabeł. Poszedł Biedroń koło 4 i więcej nie wrócił. Nie było mnie przy tym, jak go Kalina wysyłał i o niczym nie wiedziałem. To też zlękłem się, ujrzawszy pod wieczór poważne miny kominiarczyków i majstra podobnego chmurze gradowej. Tknęło mnie złe przeczucie. Gdzie Józek? Zapytałem na próżno, szukając go w izbie. Nie wrócił z browaru, odpowiedział ponuro majster. Zerwałem się z miejsca, lecz Kalina siłą wstrzymał mnie przy sobie. Samego nie puszczę. Dość mi już tego. Jutro rano pójdziemy obaj. Jakie licho, nie browar. Wyczyszczę ja komin. Tej nocy nie zmrużyłem oka na chwilę. Równo ze świtem wdziałem skórzany kabat. Spiąłem się w pół mocno pasem na sprzączkę. Wdziałem na głowę kominiarkę z przystułkami i przerzuciłem przez ramię szczotkę z kulkami. Zapukałem do izby majstra. Kalina był już gotów. Weź ten obuszek. Rzekł mi na powitanie, podając ręczną, świeżo znać obciągniętą na brusie siekierę. Może ci się przydać bardziej niż miotła lub drapaczka. Wziąłem narzędzie w milczeniu i poszliśmy szybkim krokiem w stronę browaru. Poranek był piękny, sierpniowy i cisza ogromna w powietrzu. Miasto jeszcze spało. Milcząc przeszliśmy rynek, most na rzece i skręciliśmy w lewo przez bulwary na gościniec, wijący się w dal pomiędzy topolami. Do browaru był kawałek drogi. Po kwadransie wytężonego chodu zeszliśmy z traktu, w bok pod podmiejskie przylaski, rzucając się na przełaj przez siano rzęcia. W oddali ponad Olszynką zarysował się miedzianymi płatami dach budynków browarnych. Kalina ściągnął czapkę z głowy. Przyżegnał się i zaczął bezgłośnie poruszać wargami. Szedłem obok w milczeniu, nie przerywając modlitwy. Po chwili majster nakrył z powrotem głowę, ścisnął mocniej siekierę i zagadał cicho. Licho, nie browar. Piwa tam i tak już od jakichś 10 lat nie ważą. Stara rudera i tyle. Ostatni piwowar, niejaki Rozbań, podobno zbankrutował i powiesił się z rozpaczy. Rodzina, sprzedawszy za bezcen miastu budynki i cały inwentarz, gdzieś wyniosła się w inne strony. Następca dotąd żaden się nie zgłosił. Kotły i maszyny mają być liche i starego systemu, a na nowe nie każdego stać. Nikt nie chce ryzykować. A więc kto właściwie kazał oczyścić komin? Zapytałem rad z tego, że zawiązana rozmowa przerwała przykre milczenie. Jakiś podmiejski ogrodnik, który przed miesiącem za pół darmo sprowadził się do pustego browaru z żoną i starym ojcem. Ubikacji mają tam sporo i miejsca dość, choćby dla kilku rodzin. Sprowadzili się pewnie do izb środkowych, zachowanych w najlepszym stanie i żyją sobie za tanie pieniądze. Teraz im kominy glancują, bo stare już i tego sadzą zapchane. Nieczyszczone od dawna. Nie lubię takich starych kominów. Dodał po małej przerwie w zamyśleniu. Dlaczego? Czy może dlatego, że jest więcej z nimi roboty? Głupiś, mój kochany. Boję się ich. Rozumiesz? Boję się tych starych, od lat nietykanych szczotką, nieskrobanych żelazem wlotów. Lepiej zwalić taki komin i nowy postawić, niż dawać go czyścić ludziom. Popatrzyłem na twarz Kaliny w tej chwili. Była zupełnie zmieniona lękiem i jakąś wewnętrzną odrazą. Co to wam, panie majstrze? A on jakby nie słysząc, mówił dalej zapatrzony gdzieś w przestrzeń przed siebie. Niebezpieczne są wielkie zwały sadzy nagromadzonych w wąskich, ciemnych szyjach, do których słońce nie ma przystępu. I nie tylko dlatego, że się łatwo zapychają.
nie tylko dlatego. My, kominiarze, uważasz, przez całe życie walczymy z sadzami. Przeszkadzamy ich nadmiernemu skupianiu się, zapobiegając wybuchowi ognia. Lecz sadze zdradliwe są, mój kochany. Sadze drzemią w poćmie kominowych gardzieli, w dusznocie piecowych spadów i czyhają na sposobność. Coś myśliwego w nich tkwi, coś złego się czai. Nigdy nie wiesz, kiedy i co z nich wylezie. Umilkł i spojrzał na mnie. Chociaż nie rozumiałem tego, co mówił, słowa jego wypowiedziane z mocą przekonania podziałały na mnie. Uśmiechnął się swoim dobrym, poczciwym uśmiechem i dodał uspokajająco. Może to, co miałem na myśli, się nie stało. Może tutaj zaszło zupełnie co innego. Głowa do góry. Zaraz dowiemy się wszystkiego. Jesteśmy na miejscu. Jakoż dotarliśmy do celu. Przez szeroko rozwartą bramę wjazdową wszedłem za majstrem na obszerny dziedziniec, z którego prowadziło mnóstwo drzwi do zabudowań browarnych. Na progu jednego siedziała ogrodniczka z dzieckiem przy piersi. W głębi oparte o skrzydło drzwi stał jej mąż. Zoczywszy nas, mężczyzna zmieszał się i z widocznym zakłopotaniem wyszedł na spotkanie. Panowie zapewnie do nas wedle tego komina. Już ci, odpowiedział chłodnomajster. Że do was. Tylko nie wedle komina, lecz wedle dwóch ludzi, których tu posłałem do jego oczyszczenia. Zakłopotanie ogrodnika widocznie wzrosło. Nie wiedział, gdzie oczy podziać. Czeladnicy moi dotąd nie wrócili z browaru! Krzyknął z pasją Kalina, wpatrując się weń groźnie. Co się tu z nimi stało? Wy mi za nich odpowiadacie! Ależ, panie majstrze! Wybełkotał ogrodnik. Doprawdy nie wiem, co się właściwie z nimi stało. Myśleliśmy, że pierwszy do tej pory już się odnalazł, a o drugim też nie potrafię panom dać żadnych wyjaśnień. Wczoraj po południu w mojej obecności wszedł do komina przez drzwi w ścianie kuchennej. Przez jakiś czas słyszałem wyraźnie, jak zeskrobywał sadzę i byłbym poczekał do końca operacji, gdyby nie wezwano mnie w tej chwili do dworu. Wyszedłem z domu na parę godzin, a po powrocie już się o kominie i pańskim czeladniku nic nie mówiło. Sądząc, że oczyściwszy komin wrócił do miasta, zamknąłem drzwi wentylowe na noc. Dopiero teraz na widok państwa wchodzących na nasze podwórko zrobiło mi się nieswojo. Nagle przeszła mnie myśl, czy aby, broń Boże, nie chciało powtórzyć się to samo, co przed dwoma dniami. Na moje nieszczęście domyśliłem się trafnie. Lecz co to może być, panie Kalina? Co robić? Co poradzić? Ja nic tu nie winien. Dodał bezradnie, rozkładając ręce. Nie trzeba było przynajmniej zamykać drzwi do komina, ciemiego. Huknął wściekle Kalina. Za mną, Piotruś. Krzyknął, pociągnąwszy mnie za ramię. Nie mamy ani chwili do stracenia. Prowadźcie nas do otworu kominowego. Przerażony gospodarz przepuścił nas do wnętrza mieszkania. Wkrótce znaleźliśmy się w kuchni. Tutaj, w rogu. Wskazał ogrodnik na rysujący się prostokąt drzwi do komina. Kalina posunął się w tę stronę. Lecz ja, uprzedziwszy go, szarpnąłem niecierpliwy wystający guzik i otworzyłem. Powiało na nas dymnym swędem i posypało się na podłogę trochę sadzy. Zanim majster zdołał mi przeszkodzić, już klęczałem w wylocie i wyciągając ramię w górę, zabierałem się do wspinania. Puść mnie, wariacie! Odezwał się poza mną gniewny głos Kaliny. To moja rzecz! Ty przystawiaj tymczasem drabinę do dachu i właź na górę pilnować wylotu. Po raz pierwszy wtedy nie posłuchałem go. Jakaś wściekła zaciętość i chęć wyświetlenia prawdy opanowała mnie zupełnie. To niech majster sam zajmie tę pozycję. Krzyknąłem mu w odpowiedzi. Obiecuję tymczasem poczekać tu na dole na sygnał. Kalina zaklnął brzydko. I rad nie rad poddał się pod moją komendę. Niebawem usłyszałem jego oddalające się kroki. Wtedy zawiązałem sobie silniej brodę pod chustę ustową z kawałkiem jedwabiu, poprawiłem gurt w pasie i mocniej ująłem obuszek. Nie minęły i dwa pacierze, gdy tuż za wyłomem szyi kominowej, wstępującej już wprost do góry, odezwało się stukanie spuszczanej na sznurce kuli. Kalina był już na dachu i dawał mi umówiony sygnał. Na czworakach przyczołgałem się natychmiast do zakrętu i po omacku odnalazłem kulę. Pociągnąłem ją trzykrotnie na znak, że sygnał został odebrany i rozpocząłem jazdę w górę.
Jakoż po przebyciu załomu wyprostowałem się, zasłaniając instynktownie głowę podniesioną siekierą. Komin był szeroki, przełazowy i grubo sadzą oblepiony. Tu, w dole, przy samej nasadzie, utworzyły się całe warstwy łatwo zapalnego szkliwa i świeciły zimnym, metalicznym połyskiem w mdłej poświacie, która szła ze szczytu. Zapuściłem spojrzenie w górę. Tam, gdzie prostopadłe ściany zbiegały się w bielejący światłem dnia wykrój wylotu. I zadrżałem. Nade mną, może parę stóp powyżej ostrza mojej siekiery, ujrzałem w półświetle dymnika jakąś białą, śnieżną białą istotę, wpatrzoną we mnie parą ogromnych, żółtych, sowich trzeszczy. Stwór podobny na wpół do małpy, na wpół do olbrzymiej żaby. Przytrzymywał w szponach przednich spętanych błoną od nóży coś ciemnego, coś niby rękę ludzką odstającą bezwładnie od korpusu, który rysował się niewyraźną jakąś skręconą linią, tuż obok na ścianie sąsiedniej. Zlany zimnym potem wsparłem się na nogach o zbocza komina i lekko uniosłem w górę. Wtedy z szerokiej, rozciętej od ucha do ucha gęby dziwadła wyszedł szczególny, drapieżny dźwięk. Straszydło zgrzytało zębami jak małpa. Mój ruch musiał je spłoszyć i ono widocznie zmieniło pozycję, gdyż w tej chwili szerszy pas światła wdarł się w głąb ciemnicy i oświetlił mi wyraźnie okropny obraz. Przyczepiony cudem jakimś, jakby przylepiony do ściany przylgami palców, dziwotwór trzymał mocno w swych objęciach biedronia. Pokryte białym, puszystym futerkiem od nóża tylne zamykały się w krzyżowym uścisku dookoła nóg ofiary, podczas gdy wydłużony jak umrówko jadaryjek przywarł chciwym smoczkiem do skroni nieszczęśliwego. Wściekłość zalała mi krwią oczy i przemógłszy strach wziąłem się znowu o parę stóp wyżej. Biały stwór, znać niespokojny, począł strzyc łyżkowatymi uszami i zgrzytać coraz głośniej. Lecz się z miejsca nie ruszył. Widziałem jego daremne w tym celu wysiłki. Widziałem, jak usiłował to jakby zeskoczyć na mnie, to znów jakby umknąć w górę komina. Lecz rzuty te były jakieś niezgrabne, jakieś ogromnie ociężałe. Zdawało się, że odrętwiał jak wąż dusiciel po połknięciu ofiary lub stumaniał jak pijawka od nadmiaru wyssanej krwi. Tylko ślepia, wyłupiaste, okrągłe jak talerze wbijały się we mnie coraz uporczywiej i groził. Lecz szał gniewu wziął u mnie górę nad strachem. Owinąłem nagle ramię z siekierą i z całej siły spuściłem ją na ohydny biały czerep. Cios był silny i celny. W jednej chwili zgasła gdzieś para ogromnych trzeszczy. Coś otarło się o mnie w pędzie spadania i usłyszałem pod sobą głuchy stęk. Dziwna istota runęła na spód komina, pociągając za sobą swoją ofiarę. Dreszcz obrzydzenia przejął mnie do szpiku. Nie miałem już odwagi zejść na dół i przekonać się o skutkach ciosu. Pozostała droga w górę przez dach. Zresztą byłem już w połowie wysokości komina, z którego wylotu dochodziło mnie wołanie Kaliny. Zacząłem więc szybko wychodzić na szczyt, zapierając się łokciami i nogami ze wszystkich sił. Lecz któż opisze mój przestrach, gdy parę stóp wyżej spostrzegłem zawieszone na wystającym ze ściany haku zwłoki osmałki. Ciało biedaka było straszliwe. Nieprawdopodobnie chude i wyschłe na szczapę. Sama skóra prawie i kości. Na pół uwędzone w dymie. Wyciągnięte jak struna, suche i twarde jak kawał drewna. Trzęsącymi się rękoma odpiąłem zwłoki z haka i okręciwszy parę razy w pół sznurem od kuli, dałem znak Kalinie szarpnięciem dwukrotnym. W parę minut potem znalazłem się na dachu, gdzie oczekiwał mnie majster z wyciągniętym już ciałem osmułki. Przyjął ponurą minę ze zmarszczonymi brwiami. Gdzie drugi? Zapytał krótko. W kilku słowach opowiedziałem wszystko. Gdyśmy ostrożnie znieśli na dół po drabinie ciało osmułki, rzekł spokojnie. Biały wyrak. To on. Przeczuwałem, że to on. W milczeniu przeszliśmy przez sień, dwie izby i wróciliśmy do kuchni. Nie było tu ani żywego ducha. Rodzina ogrodnika wyniosła się cichaczem gdzieś na skrzydło budynku. Złożywszy zwłoki pod ścianą, podeszliśmy do otworu komina. Wystawała z niego para bosych, zesztywniałych nóg. Wyciągnęliśmy nieszczęśliwego towarzysza i złożyliśmy na podłodze obok osmułki. Widzisz te dwie małe ranki na skroniach łobu? Zapytał Kalina stłumionym głosem. To jego znak. Stąd napoczywa swoje ofiary.
Biały wyrak. Biały wyrak. Powtórzył parę razy. Muszę go wykończyć. Odpowiedziałem z zawziętością. Może jeszcze nie zdechł. Wątpię. Ma za swoje. Nie znosi światła. Zresztą popatrzmy. I zajrzeliśmy w czeluść otworu. W głębi majaczyło niewyraźnie coś białego. Kalina rozglądnął się po kuchni i zoczywszy długi drąg z żelaznym krukiem na końcu, wsunął go w otwór kominowy. Po chwili zaczął wyciągać. Widziałem, jak jakiś biały kłąb zwolna wyłania się z czeluści wlotu. Jakieś śnieżne, puszyste runo zbliżało się ku krawędzi wentyla. Lecz po drodze zewłok wyraka jakby topniał. Kurczył się i gasł. Gdy wreszcie Kalina wyciągnął cały drąg, zwisał z jego żeleźca tylko nieduży, mleczno-biały kłąb jakiejś dziwnej substancji. Była płatkowa i roztrzepana. Niby miękki, ustępliwy korzuszek. Niby puch, niby miał. Zupełnie jak sadza, tylko biała. Oślepiająco biała. Wtem materia zesunęła się z haka i spadła na podłogę. I wtedy zaszła w niej dziwna przemiana. W mgnieniu oka biała kula zczerniała na węgiel i u stóp naszych pozostała duża, metalicznie połyskująca kupa czarnej jak smoła sadzy. Oto co z niego pozostało, szepnął w zamyśleniu Kalina, a po chwili dodał jakby od siebie. Z sadzy powstałeś i w sadze się obrócisz. I złożywszy na nosze nieszczęśliwych towarzyszy, odnieśliśmy ich ciała do miasta. Wkrótce potem obaj z majstrem dostaliśmy szczególnej wysypki. Na całym ciele pojawiły nam się duże białe krosty, niby perłowe krupy i trwały przez parę dni. Potem znikły, równie prędko i niespodziewanie, i zczezły bez śladu.